miło mi Państwa powitać w kolejnym programie Gość Tygodnia. Dziś nasze telewizyjne studio odwiedził fizjoterapeuta Adrian Lasota, z którym porozmawiamy o ważnych dla naszego zdrowia kwestiach. Dowiemy się również, jakie są najczęstsze problemy, z jakimi osoby zgłaszają się do tego typu specjalistów. Zapraszam do oglądania i wysłuchania dzisiejszej rozmowy. Dobry wieczór, Panie Adrianie. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor. Zacznijmy od tego, czym zajmuje się fizjoterapia. Fizjoterapia zajmuje się przywracaniem do pełnej sprawności pacjentów, u których wystąpił jakikolwiek problem wymagający, problem zdrowotny, oczywiście wymagający interwencji fizjoterapeuty. Mówimy tutaj nie tylko o sytuacjach powypadkowych, ale w głównej mierze mówimy o sytuacjach życia codziennego, które utrudniają funkcjonowanie naszym pacjentom, czyli bóle kręgosłupa, bóle głowy, bóle stawów, czy też zwykłe bóle napięciowe spowodowane stresem. Kiedyś był rehabilitant, teraz jest fizjoterapeuta. Czy te dwie specjalności czym się różnią, czy to jest to samo, tylko w nowej odsłonie? Myślę, że można porównywalnie powiedzieć, że to są te same osoby, tylko nazewnictwo delikatnie się zmieniło. Kiedyś modni byli rehabilitanci, większość starszych pacjentów dalej tak na nas mówi. W tym momencie jesteśmy już fizjoterapeutami. Zakres pracy jest podobny, jednakże fizjoterapia poszła niesamowicie do przodu i to, z czym większości pacjentów kojarzy się praca fizjoterapeuty, już delikatnie się pozmieniało, ale to może później o tym. Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do Pana osoby i w jakim wieku? Wspomniał Pan o bólach głowy, kręgosłupa, zwyrodnieniach, z czym jeszcze? Tak, z reguły grupa wiekowa, która zgłasza się do fizjoterapeuty, są to osoby między 25, 30 a 50 rokiem życia. Z reguły mówimy tutaj o problemach mięśniowych, problemach napięciowych, bólach kręgosłupa, czy nawet prostych sztywności kręgosłupa. Również bóle głowy, bóle stawów, bóle zwyrodnieniowe. To wynika z tego, jaki tryb życia my teraz prowadzimy i po malutku niestety tych problemów będzie coraz więcej. Styl życia, powiedział Pan, ma bardzo kluczowy wpływ na nasze samopoczucie. Tak, można powiedzieć, że historią jest już praca ludzi 8 godzin dziennie. W tych czasach, jeżeli chcemy coś w życiu osiągnąć, ta praca wydłuża się z reguły do 10-12 godzin w ciągu dnia. Niestety, co za tym idzie? Przeciążenia naszego organizmu, zarówno psychiczne, jak i fizyczne, są niesamowite i w dość wczesnym wieku wychodzi to na wierzch. Dlatego powiedziałem, że główną grupą pacjentów są ludzie między 25 a 30 rokiem życia. Ludzie w tym wieku dużo pracują, często siedzą po kilkanaście godzin za biurkiem, bo nie każdy pracuje w ruchu. Jak sobie radzić na co dzień z takim, na przykład podczas przerwy w pracy można kilka ćwiczeń wykonać? Może Pan podpowiedzieć naszym widzom, co można zrobić, żeby ten stan poprawić, chociaż przez 15 minut dziennie? Przede wszystkim w każdej wolnej chwili, jeżeli siedzimy za biurkiem, starajmy się ruszać. Wystarczy wstać, zrobić kilka kroków, 3-4 okrążenia wokół biurka, siąść z powrotem. To już pobudzi nas organizm do jakiejkolwiek pracy. Pamiętajmy o tym, że organizm ludzki został stworzony do ruchu. Obecne czasy zaprzeczają temu w 100% i starajmy się z tym walczyć. Jeżeli mamy okazję w ciągu pracy naszej, mamy chwilkę przerwy, 15 minut, starajmy się wyjść na dwór, pospacerować, zróbmy cokolwiek dla naszego układu ruchu, żeby pobudzić nasze stawy, mięśnie do pracy. To taki krótki ruch, ale większość osób decyduje się również na siłownię i zdrową dietę i zdrowy tryb życia ogólnie rzecz biorąc. Czy przed rozpoczęciem naszej przygody ze sportem powinniśmy odwiedzić Pana gabinet i dowiedzieć się, co jest z nami nie tak i jakie ćwiczenia możemy wykonywać? Szczególnie zalecałbym odwiedziny u mnie osobom, które namiętnie siedzą za biurkiem, czy to w pracy, czy to w domu, czy też ich hobby, że tak powiem, to jest oglądanie wieczorne telewizji. Takim ludziom polecam odwiedzić gabinet fizjoterapeuty, czy też wykształconego trenera personalnego. W naszej okolicy Sandomierzu, tutaj Tarnobrzegu, jest kilku naprawdę wykształconych specjalistów, jeśli chodzi o trenerkę personalną, którzy na pewno pomogą bezpiecznie wystartować z siłownią. Dlatego, że zima szczególnie jest takim okresem, styczeń, luty. Kiedy nabieramy na siebie dokładnie troszeczkę. I mamy noworoczne postanowienia, poprawy, że tak powiem, wszyscy
ruszają nałogowo na siłownię i zaraz mam wysyp pacjentów u siebie w gabinecie, bo po prostu to ciało nie jest przygotowane do takiego wysiłku. Jakie są najczęstsze kontuzje? Mięśniowo-stawowe, głównie mięśnie, naciągnięcia, naderwania mięśni, czy problemy z kręgosłupem. Wynika to z tego, że pacjent jest niedoedukowany, jak powinien wystartować. Po 10, oczywiście w cudzysłowie, po 10 latach siedzenia za biurkiem, pacjent nagle wstaje, idzie na siłownię i pojawia się problem, bo to ciało nie jest gotowe do tego wysiłku. Dlatego zalecam przed rozpoczęciem jakiejś bardziej wzmożonej aktywności fizycznej, czy to siłownia, czy to rower, czy to basen, czy choćby Nordic Walking, zalecam jedną wizytę, żeby sprawdzić to ciało, czy ewentualnie ono wytrzyma, czy trzeba na czymś popracować, zanim tak na poważnie wystartujemy. A gdy jednak nie przyszliśmy, ominęliśmy tą wizytę, a coś się stało, to co wtedy? Wtedy już zmieniamy, że tak powiem, ciąg działań. Przede wszystkim należy się udać na wizytę do fizjoterapeuty czy też osteopaty. Wtedy pacjent przychodzi. Przede wszystkim diagnozujemy, co się stało. Podstawą jest diagnostyka. Pierwsza wizyta u fizjoterapeuty z reguły polega na diagnozowaniu problemu, bo tylko to nam może pomóc jak najszybciej wyeliminować problem. Gdy już przediagnozujemy pacjenta, jeżeli nasze testy funkcjonalne fizjoterapeutyczne wystarczą do tego oczywiście, przystępujemy do działania. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, warto poszerzyć diagnostykę o USG, rezonans, tomograf, czy nawet zwykłe zdjęcie RTG. Ale jeżeli wszystko już mamy zdiagnozowane, wiemy, z czym jest problem, czy to jest naderwany mięsień, naciągnięty, czy jakiś problem z kręgosłupem, rozpoczynamy, że tak powiem, działania z pacjentem, mając na celu przywrócenie jego sprawności. Nie chodzi tu tylko o wizytę u fizjoterapeuty. Wizyta u fizjoterapeuty tak naprawdę to jest kropla w morzu. Dużą rolę odgrywa praca domowa, którą pacjent musi wykonywać w domu. Wtedy w jak najszybszy sposób możemy pacjenta przywrócić do sprawności. I powinno być ok. Pojawiają się wszędzie, we wszystkich dziedzinach nowe metody, takie alternatywne tego leczenia. I czy w fizjoterapii coś takiego się pojawia? Tak, jak najbardziej. Chciałbym tutaj Państwu przede wszystkim powiedzieć, że ten utarty schemat fizjoterapii, który towarzyszył nam przez lata, już praktycznie nie obowiązuje. Wielu pacjentów ma skojarzenia to, jak chodziło na zabiegi kiedyś do szpitali, mieli tam zabiegi fizykoterapii, jakieś ćwiczenia, jakiś masaż, po czym wracali do domu. Teraz praca fizjoterapeuty rozwinęła się niesamowicie na skutek szkoleń, szczególnie szkoleniowców z zagranicy czy też Polski. Metod fizjoterapii, z którymi pracujemy z pacjentami, w tym momencie jest ogrom. Używamy dużo igieł do igłoterapii czy też akupunktury medycznej. Używamy dużo baniek próżniowych, co pacjenci mogą kojarzyć. Brzmi trochę boleśnie. Nie do końca. Nie jest to też tak, że przychodzimy do fizjoterapeuty, jest miło, łatwo i przyjemnie. Czasem musimy sprawić ból, ale to jest taki ból pozytywny. Pacjenci odczuwają ten ból jako coś pozytywnego, coś zadziało się, co pozwoli im wrócić do zdrowia. Dlatego zachęcam. Przede wszystkim nie uszkadzać się, ale gdy coś już się stanie, wtedy zapraszamy na konsultację i my jako fizjoterapeuci czy osteopaci bardzo chętnie pomożemy. Przede wszystkim przy zerowym udziale leków. My nie dajemy leków, nie zatruwamy, że tak powiem, chemią pacjentów. Staramy się wszystko doprowadzić ich własnym ciałem czy też naszymi rękami do sprawności. Uważa Pan, że taka suplementacja w dzisiejszych czasach jest niekoniecznie dobra dla naszego organizmu? Musimy w tych czasach korzystać z jakichś suplementów. Ja nie mówię tutaj koniecznie o tabletkach, tylko jakość pożywienia, jaką my w tych czasach mamy, jest dramatyczna. Po prostu to widać z roku na rok, że my jako ludzie sypiemy się. Wynika to przede wszystkim ze słabej jakości jedzenia, więc jakaś suplementacja dla każdego pacjenta powinna być przeznaczona, ale na ten temat lepiej wypowiadają się dietetycy, oni się tym zajmują i odsyłam pacjentów na wizytę. Chyba największy problem, który dotyka nie tylko osoby starsze, to Pan wspomniał, jest ból kręgosłupa, zwyrodnienia, a co za tym idzie, boli nas też głowa i to też jest problem i to uciążliwe. Co ma na to wpływ, że coraz częściej słyszymy to od młodego pokolenia, ponieważ wspomniał Pan, że to jest nawet od 25 roku życia?
Tak, przede wszystkim tryb życia, to, o czym wspomnieliśmy, tryb życia, który prowadzimy, niestety on jest bardzo szybki, mamy bardzo mało czasu na regenerację, a nawet jakość tej regeneracji jest niesamowicie słaba. Dodatkowo stres. Stres tak naprawdę jest odpowiedzialny za większość problemów w naszym organizmie, większość chorób, które są wywoływane z wiekiem. I pacjent musi pracować nad obniżeniem stresu. Niestety jest to bardzo ciężkie. Dlatego przede wszystkim pada kręgosłup, są bóle głowy napięciowe. Z tym świetnie radzimy sobie jako pomoc pacjentowi. Ale jeżeli pacjent tak naprawdę nie zmieni swojego trybu życia, nie wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom, że tak powiem, swoim, bo nie weźmie się za siebie, efekty będą słabe. Dziękuję panu za dzisiejszą rozmowę. Państwu również dziękuję za uwagę. A mamy teraz niespodziankę, ponieważ program Gość Tygodnia zakończymy troszeczkę niezwykle, zapraszając państwa do dalszego zadawania pytań na naszym fanpage'u pod postem, gdzie jest emisja programu Gość Tygodnia, oraz na naszej stronie internetowej. Adrian Lasota na pewno na wszystkie chętnie odpowie. Bardzo chętnie przyjadę, jeżeli będą ciekawe pytania lub będą się pytania niektóre powtarzać, chętnie przyjadę do pani redaktor i odpowiem, na ile moja wiedza pozwala, oczywiście na każde z nich. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Miłego wieczoru. Dziękuję bardzo.